Witam wszystkich ze strony MrRusek.pl. Zaczynamy nagrywanie z remontu. O, jest młody mechanik. Tomek, machnij do widzów. No. Pożebię może tutaj też widzę, bo trochę lepiej widać. By się zamknęły tylko. Dobra, mam już błędy. Tak, wiesz, tak, tu mamy rozebrane. Zaraz trochę tam przyświecimy, żeby lepiej było widać wam. I co tu będzie głównie organy będę pokazywał, nie? Wodziki wszystko do wywalenia są, nie wiem czy one będą dobre czy nie. Nie wiem, będą wymieniane Tomek czy nie? Nie. Wow, wodziki zostają, no dobra. Głównie to ten wałek, o, ten cały tutaj co świecę, on jest do wymiany. Jest kupiony, leży, mam go pokażę niedługo. To są takie luzy po prostu, że to musi wyskakiwać. Zęby tak samo, te tryby już są zderte. Te najgorzej i tam ten. Tutaj też będzie ten cały główny wałek wymieniany, bo kiedyś się urwał, tak był naspawany, że tak aby tylko pochodziło. I to tak też trzeba to zrobić. Gdzie ja wam tamtej strony pokażę trochę to. Będziemy ten wałek wyciągać cały. Dajemy łożyska tak samo. Nie wiem, ten deszcz czy... Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy właśnie jak on będzie stanie. I tu widzicie, jakie pospawane jest to. I to też to, macie wszystko do wymiany tak samo, bo szarpie ciągnikiem, ma się kabina porozrywa, wszystko tak samo i przecież skrzynia niszczy od tego. Dobra, zaraz to będziemy lecieć na bieżąco. Wymianie. Jeszcze wam pójdę pokażę ten wałek. I co, i będziemy nagrywać jakoś, nie? Jeszcze będę wymieniał drążek pychaczy, zaworów i odprężniki. Ale najpierw to trzeba zrobić. Czy nie, to już wszystko kupiłem, jest tylko trzeba wymienić. Zaklipana została tylna szyba, będzie zamontowana, ta i ta. Tylna będzie robiona prawdopodobnie na otwieraną. Tak więc, ale też będzie z tego oddzielny odcinek wszystko, bo to już później jak będzie cieplej i w ogóle na to już należy zrobić szynię i ruszyć w pole, bo jeszcze jest czas. Z makaronem to rzeczy, nie? Dobra. No to widzimy się. Do usłyszenia. O, widzicie, to jest właśnie ten wałek. On jest gumę do wymiany, nie? Bo tak jak tamto, o, na rogach te zęby, one są tak już pozdertywane, że nie trzymają, po prostu i wyskakują w końcu, nie? Tak to. I. O, i to też, to też tak było zjechane już. Jedno co mnie tylko martwi, to jakość tych części. Wiem jak teraz to wszystko robi, o ile to może pochodzić, ile to może nie pochodzić. No ale w końcu nowe, nie? No to chyba powinno te 10 lat posłużyć przynajmniej. Bardziej, że my tak dużo nie ma, no w sumie, no ale... No na wsi te hamuj najwięcej po dupie dostaje, Rusek. Tak. No ale... Musi zarabiać na siebie, nie? Idziemy tu do brata. Thank you.
ja się biorę do roboty. Później będziemy na bieżąco wszystko nagrywać. Witam z powrotem. A więc tak, tu mieliśmy jeden wałek. Ten tutaj do wymiany. Tutaj też parę rzeczy, tutaj też jeszcze wzrokowo są do wymiany, więc jeszcze dzisiaj byłem, dokupiłem. Tak wiem, powiem, no powinno będzie chodzić. Jutro będziemy składać, bądź pojutrze. Zobaczymy. Wam pokażę. No tutaj wygląda ten wyjęty wałek, nie? I ten też. No tu jest ten. On tu miał luzy. Jak skurczy syn. Flashing light won't let me go. Your ultra light beam staring at my soul. Your galaxy, my shooting star, a supernova aiming straight for my heart. No one does it better than, better than, better than. No, no one does it better than, better than, better than. Witam was w trzecim dniu remontu. Pokażemy wam, co zostało wymienione już i co jeszcze będzie. Więc tak, został zdemontowany ten wał. O, i dzisiaj będzie założony. Tu co powinien iść. On był nie były najgorsze luzy. I co się okazało? Na jednym trybie nie było trzech ząbków. Trzech czy dwóch bodajże. I prawdopodobnie od tego się zaczęło to sypać, gdzie on teraz leży. Gdzieś go położyłem tutaj pewnie. O, jest. I widzicie? Normalnie aż wycięło. Nie ma tutaj trybów. O. Został wymieniony też łącznik. Też już miał tu kliny, poobdzierały się kliny. Dlatego ja cionik, jak się z górki zjeżdżało, to po prostu tak jakby nie hamował tak równolegle, go tak przerywał. I oso, wszystko się szarpało ciągnikiem i ta skrzynia też się sypała, to został założony teraz nowy łącznik. O, sztywno teraz jest. Został też wymieniony ten wałek. To idzie do skrzyni. Zostanie założony o, ten wałek nowy. Widzicie, to jest sztywno, wszystko dobrze, a nie to co nad starym. No zobaczcie, to luzy były. O. Jak to miało chodzić, to jeszcze w miarę jest, ale to już naprawdę duże luzy. Tak więc dzisiaj jest piątek 25 bodajże, bądź czwarty. I jak wszystko dobrze pójdzie, no to jutro odpalamy i zrobimy jazdę próbną. A w następny już tydzień lecimy w pole po prostu, jakby się dobrze chodził, nie? Jeszcze będzie szybę zrobić.
No ale to wszystko w swoim czasie. Najpierw trzeba najważniej to skrzynię zrobić. Dobra, to ja będę was informował się na bieżąco cały czas. Także remont idzie nawet sprawnie. Teraz op. Jeszcze rozmawialiśmy taką drugą. Czekajcie, bo słabo nie widać. Drugą część tej pokrywy skrzyni. W sumie to jest jedna, ale kiedyś tata dawno, dawno ja przeciął na pół, bo nie było sensu całej tu zdejmować. Ale tata sobie teraz pomyślał, czy tu będzie wszystko ok. Tata, żeby to rozebrać, to więc to rozebraliśmy. No i co się okazało, dobrze zrobiliśmy, bo prawdę mówiąc, niedługo by to wszystko się popsuło. Tutaj co było, bo śruby się podkręcały. Teraz wam w ogóle pokażę, co tam było na dnie skrzyni, jak spuściliśmy olej, nie? Ale to chwila, wam pokażę. O. Które śruby? To by, o, te śruby się podkręcały, co one to trzymają, całe te główne koło zębate tego mechanizmu różnicowego. Tak, jakby to już naprawdę siadło, to już by była poważna awaria i znowu by trzeba wszystko od nowa skręcać. Tak, to już jest teraz zrobione na tacy. Teraz tylko skręcać, ten drugi wal zakładać i będziemy wodziki postawiać i jazdę próbno zrobić, nie? I teraz zobaczcie, co to było na dnie. Na dnie tej skrzyni jakieś różne rupiecie czy coś, bo to widać, pokażę te chwilę tutaj. No. O, tutaj pokażę. Jakieś blaszki, nie blaszki, tego tyle było, druty jakieś, ojeju, nakrętek od śrub. No, w szoku byliśmy normalnie, jak to zobaczyliśmy. I co to by się w tyłu dostało, to naprawdę. No cud, że to w ogóle jeszcze chodziło. No a też po remoncie powinno być już ok. Także rusek już jest zrobiony. Jedziemy teraz na jazdę próbno. W sumie to już brat jeździł, patrzył, wszystko jest ok jak na razie. Zobaczymy jeszcze jak będzie w polu. Trochę wyje tutaj. No ale jest jeszcze w miarę. Tryby na dotarciu. Są dotarte, są tak, na dotarciu są wszystkie tryby i wałki. Jak widać, nawet dobrze, drodze, wszystko elegancko jeździ. Powiem wam, że nie nagrałem do końca całej tej remontu, bo nie miałem czasu. O, coś się zjebało. Nagrałem remontu skrzyni do końca, bo nie miałem czasu, żeby to wszystko nagrać. Miałem też inne prace przy gospodarstwie, a tata z bratem robili i po prostu no, nie miałem kiedy tego nagrać do końca. To sam, co jest nagrane, no to jest. Więcej nie dam rady. Jeżeli byście mieli jakieś pytania albo coś, to dajcie znać albo coś. Napiszemy. Zapal światła, zgaś ten holodem, no tak będę wtedy kraść, nie będę. Holody i tak się świecą. Ale słabiej się świecą, no. Ja będę wycofują. No to cofaj, czekaj, bo samochód jakiś jeździ. Nagrałem co nagrałem i jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tam co tam było zmieniane, co wykładane, to tam postaram się na nie odpowiedzieć. Jeszcze zrobię zdjęcia części, które wymieniłem po prostu, nie? Tych starych, zużytych, bo nic ich nie wyrzucałem, są tam, wszystko leżą na zimę. Kogucik nowy? Tak, no, wymieniliśmy koguta na nowego. Koszt tego koguta to 80 złotych bodajże kogut, uchwyt do niego 20. Wyszło 110 coś takiego, bo do kurier przywodzi przy symbol te sprawy, nie? Jeszcze będę robił tylnie szyby uchylano. Kupiłem, będę do końca zakładał szyby wszystkie.
będzie oszklony. I teraz jeżeli ktoś z was ma ruska i właśnie ma tak zrobioną silną szybę na uchylaną tylną szybę, to fajnie byście pisali mi w komentarzach, wtedy bym się do was odezwał, prosił o jakieś zdjęcia albo coś. Po prostu no jeszcze nie wiem jak to zrobić sami, także ja to już to wymyślę, nie? No. Widzimy rusek lata, na razie wszystko dobrze chodzi. Wjeżdżamy na podwóreczko, zaraz stawimy pięknie, ślicznie do garażu. Trzeba by koguta zdjąć, bo nie wejdzie. Teraz to zrobię. Pokażemy jeszcze wam, że teraz tu wyjdę, poczekaj. Stój. Trzymaj to. No i tak się prezentuje Władimirec, nie? Te dwie dolne to są niebieskie chyba LEDy też jakoś tak założone. Jeszcze tak wymienię sobie w halogenach, wymienię. I te tak samo, te dolne środkowe, nie? I no, halogeni tam też się kręci, teges meges. Dobrze chodzi, ładnie kogucik. Tu światełko wszystko jest, elegancko, gra gitara. Dobra, cofaj! Cofniemy do garażu, go wstawimy. Ogólnie wam powiem, że rozebraliśmy go w środę, po południu. Tak, rozebraliśmy go w środę, w czwartek zaczęliśmy tam wymieniać ten wałek. W czwartek jeszcze musieliśmy jeździć dokupić. Znaczy w czwartek wymienialiśmy, potem w piątek jeszcze dokupowaliśmy parę trybów. Co tam jeszcze? No i dzisiaj go już składaliśmy od rana. Właśnie go wraca to złożyli, ja tam musiałem parę rzeczy w wysasy porobić, tam kieszonki wziąć te sprawy, nie? I też nie miałem czasu tego nagrać. No i tak teraz około 17, a coś takiego jest. O, muzyczkę włączył. Właśnie, pokażę wam jak to gra, może na tej kamerce, gdzie lepiej to słychać. Daj jazzu. Cały świat. Daj. Lecz nim nie jestem, moja miła. Dobra, zgaś koguta, halogeny. Dobra, no to co? Żegnamy się. Jakby co, jakieś pytania czy coś, to mówię, piście i nie ma problemu, nie? Na razie, pozdrawiam, Mr.Rusek.pl. Fire and ice, this love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. Beautiful mind. Your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. Your heart gave me new kind of highs. Your heart got me feeling so fine. So what to do? Still falling for you. Still falling for you. It took us a while, with every breath a new day. With love on the line, we found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you, still falling for you. And just like that. Still falling for you. Brighter than gold. This love shining brighter than gold. This love is like letters in bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new.
so falling for you.